Wojewódzkiego w tarapatach napięcie po kontrowersyjnym pytaniu. Ostatnie tygodnie przyniosły wiele napięć i niepewności, zwłaszcza jeśli chodzi o życie uczuciowe polskich celebrytów. Jednakże, czy możemy się śmiać z Kuby Wojewódzkiego, czy z samego siebie, patrząc na tę sytuację? Popularne talk-show Kuby Wojewódzkiego przeszło już swoje najlepsze czasy. Formuła programu, w którym prowadzący serwuje widzom i gościom rubaszną i niezbyt zabawną komedię, wyraźnie się wyczerpała. Malejąca popularność programu wymagała jednak ratowania czegoś, a ostatni odcinek dostarczył nam tego w postaci dziwnej perełki w postaci Sebastiana Fabiańskiego i Ineti Glam. Co było jeszcze bardziej pikantne, to fakt, że Kuba i Sebastian mieli wspólną znajomą Annę Markowską. Wprawdzie nie dowiedzieliśmy się ostatecznie, czy wszyscy trzej byli w trójkącie, ale Wojewódzki wydaje się być tym oficjalnym chłopakiem Markowskiej. Kropka jednakże, czy możemy się śmiać z Wojewódzkiego, czy z jego sytuacji? Widok starzejących się playboyów, które gonią za młodymi dziewczynami, wzbudza u nas uśmiech, ale także trochę politowania. Z drugiej strony, Tani rozgłos i obecność w mediach plotkarskich wydają się być kluczowymi składnikami wielkich celebryckich romansów, których zazwyczaj nie możemy zrozumieć a skoro mowa o romansach czas na kolejne aktualności. Oliwia Ciupa i Kubańczyk, popularna para, ogłosili swoje rozstanie. Prezenterka początkowo nie komentowała plotek, ale internetowe spekulacje szybko się pojawiły. Usunięcie wspólnych zdjęć z Instagrama i nowa piosenka Kubańczyka potwierdziły nieoficjalnie te informacje. Ciupa w końcu potwierdziła, że rozstali się z powodu różnic w stylu życia. Jej partner preferował imprezy i nocne życie, podczas gdy ciupa chciała unikać tego typu sytuacji kropka jednakże czy to już koniec historii. Sylwia szostak, niedawno po rozstaniu z Akopem, znalazła się w centrum uwagi, sugerując, że może mieć coś wspólnego z rozstaniem Oliwii i Kubańczyka. Wszystko to za sprawą wspólnego wyjazdu do Malezji w tajemniczym celu. Czy to tylko plotka, czy coś więcej? Dla fanów wszystkich zaangażowanych osób to wydaje się być niezwykle ekscytujące kropka, chociaż nie wszystkie historie z show biznesu kończą się szczęśliwie, nadal istnieją osoby, które wierzą w miłość.